drugi na parkiecie drużyna Euroraptorium, która przed momentem rozgrywała swoje spotkanie z drużyną Nowego Szpitala, miała godzinę przerwy, no i powrót na halę widowiskowo-sportową w Świeciu, aby już tutaj rozgrywać się swoje spotkanie, tym razem z drużyną klubu Podróżnika IKAR Jeżewo. Klub Podróżnika IKAR Jeżewo, drużyna, która w pierwszej rundzie Pucharu Ligi grała bardzo zacięte spotkania z drużyną Ultimate Team Bydgoszcz, zresztą tak samo jak spotkanie ligowe tej drużyny, również bardzo ciekawe i interesujące, do końca trzymające w napięciu. No i zobaczymy, co pokaże drużyna Eurodrobiu w swoim drugim dzisiejszym spotkaniu. Będzie musiała przede wszystkim wejść, no, możemy tak powiedzieć, też na trochę wyżyny swoich umiejętności, poradzić sobie ze zmęczeniem, które na pewno pojawia się trochę w drużynie toruńskiej. No i walczyć tutaj do samego końca. Walczyć do samego końca, tak aby odnieść sukces oczywiście. Przypomnijmy, że jeżeli to spotkanie się zakończy, drużyna Eurodrób Toruń będzie musiała jeszcze zagrać z drużyną Ultimate. A przypomnijmy również, że w drugiej rundzie Pucharu Ligi drużyna Eurodrób Toruń nie zagra ze zwycięzcą Unisław Team Chełmża Futsal Team. Co już mogę Państwu zdradzić, myślę, tak pomalutku, oczywiście. To oczywiście to, co będzie się działo już tutaj niedługo na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu i poza nią. Na to zapraszamy, o tym za chwilę powiemy, a tymczasem Łukasz Kulczewski zdobył pierwszą bramkę dla drużyny toruńskiej. Przypomnę, o czym jeszcze Państwu nie mówiłem, w przerwie był nagrywany program Stalek Ciga po godzinach, raz zobaczmy bramkę Kulczewskiego, no dużo szczęścia miał w tej sytuacji Kulczewski. No i drużyna Eurodrobiu prowadzi 1-0. Wrócę jeszcze raz szybciutko do tego, co się działo w przerwie, kiedy nie transmitowaliśmy dla Państwa pojedynku bezimiennych Chełmno z drużyną Ultimate Team Bydgoszcz. Ultimate tamto spotkanie wygrało. My nagrywaliśmy dla Państwa program Stalexliga po godzinach, który pojawi się już w tym tygodniu, w około połowie tygodnia pojawi się program. A gośćmi tego programu byli zawodnicy Eurodrobiu Toruń, Michał Suchocki, Bartosz Witkowski i Łukasz Kulczewski. Ta trójka odpowiadała na nasze pytania. No i mierzyła się właśnie
z. Tym gradobiciem pytań. Naprawdę fajny program. Zapraszam do oglądania. Dużo ciekawych informacji. Przypomnę, że są to zawodnicy tacy jak Michał Suchocki na przykład, którzy grają w pierwszej lidze futsalu w drużynie FC Toruń. Więc naprawdę opłaca się oglądać, posłuchać o tych doświadczeniach drużyny toruńskiej, które mogą przenosić właśnie tutaj na parkiety hali widowiskowo-sportowej sieciu z spotkań pierwszej ligi futsalu. Przypomnijmy oczywiście o kolejnych wydarzeniach na hali widowiska sportowej sieciu, o czym chciałem powiedzieć oczywiście, kiedy padła bramka Kulczewskiego. To oczywiście to, co stanie się w czwartek, kiedy Stalek Sriga pierwszy raz opuści tą halę i zagra w Chełmży. Zagra swój pojedynek drużyna Chełmża Futsal Team i Unisław Team. Lokalne derby Stalek Sriga. Pierwszy raz poza halą widowiskową sportową w sieciu. A my na Stalek Sridze pojawimy się dopiero za dwa tygodnie. Mecz 14-15. Tak tutaj sprawdzam w kalendarzu. 14-15. To oczywiście ostatnia kolejka fazy grupowej, 14-15 grudnia. Później 21, 22, 28, 29 grudnia. To jeszcze spotkania Stalek Sligi. Drużyna Eurodrobiu Toruń. Jak na razie 7 minut 1-0, no, ale tak samo jak w meczu z Nowym Szpitalem, kiedy to na tą drugą bramkę musieliśmy czekać dosyć długo, ponieważ druga bramka padła w 9 minucie. No i później, tak jak Państwo oglądali, ten worek z bramkami się otworzył. No i padło tych goli aż 29. To był najwyższy wynik w tym sezonie w halowej lidze piłki nożnej w sieciu. Więc naprawdę możemy tutaj w naszej transmisji również oglądać pojedynek. No, możemy powiedzieć, okraszony największą liczbą bramek w tym sezonie Stalek Sligi. Ale ja jeszcze nie przedstawiłem Państwu składów drużyn. Drużyna Eurodrup Toruń w tym samym składzie, a więc jeszcze raz tylko dla przypomnienia: Andrzej Saja w bramce, 3 Sylwester Kieper, 4 Sebastian Łoś, 6 Bartosz Witkowski, 7 Radosław Kraska, 8 Wojciech Zieliński, 9 Łukasz Kulczewski, 11 Kamil Żółkiewski, 14 Karol Kułacz, 20 Wojciech Wycha, 23 Michał Suchocki, 77 Maciej Dudek, 93 Dawid Kawka. Ale my mamy kolejną bramkę dla drużyny toruńskiej. Mamy 2-0 dla drużyny Eurodrup Toruń. A kto był strzelcem tej bramki? Strzelcem bramki Wojtek Zieliński. Za chwilę jeszcze oczywiście powtóreczka. Ona już w tym momencie na Państwa ekranach. Tak, padła druga bramka w tym meczu dla drużyny Eurodrobiu Toruń. Szybciutko rzut oka na tabelę oczywiście, bo o tym również jeszcze nie wspomnieliśmy. Jeżeli takim wynikiem zakończy się ten mecz, drużyna Eurodrobiu po czterech meczach będzie miała
tych punktów na swoim koncie, 12. Na drugim miejscu Ultimate Team Bydgoszcz, 9 oczek, ale Ultimate jest również niepokonany, ponieważ drużyna Ultimate Team Bydgoszcz ma jedno spotkanie zaległe jeszcze. No i później na zakończenie właśnie mecz z drużyną Eurodrup Toruń. Ultimate pokonał Nowy Szpital, klub podróżnika i karierzewo i bezimiennych. No i Ultimate jeszcze przed meczem z Wojownikiem oraz właśnie Eurodrobiem, a więc dwa najtrudniejsze sprawdziany dla ekipy Grzegorza Muzykiewicza. Jeszcze oczywiście słówko sędzim tego spotkania. Sędziuje ten mecz pan Radosław Papierowski, trzecie jego spotkanie sędziowane w dniu dzisiejszym. Jest faul, rozpocznie drużyna z Torunia. Faulowany z numerem 93 Dawid Kawka. Nie przedstawiłem jeszcze składu klubu podróżnika i karierzewo, za co Państwa przepraszam, bo wcześniej padła bramka. Dawid Szwarc z jedynką, Grzegorz Żyłkowski piątka, Mateusz Grabka szóstka, Szymon Szpica ósemka, Damian Letkiewicz dziesiątka, Tomasz Romanowski 14 i Marek Szymański 15. Jest piłka dla drużyny z Jerzewa. Trzy faule na koncie klubu podróżnika i Jerzewo, jeden na koncie drużyny z Torunia. Przypomnijmy, TAF wyeliminował w pierwszej rundzie Pucharu Stalek z Ligi Raf Mixed Stalwit w świecie 2-1 w tamtym spotkaniu. No, dużo gorzej poradziła sobie drużyna klubu podróżnika i Jerzewo, która grała z Ultimate Team Bydgoszcz. Był to rewanż za pojedynek pierwszy w fazie grupowej oczywiście. Tamten mecz w fazie grupowej wygrany przez Ultimate 5-4. No ale już bezapelacyjnie w drugim spotkaniu lepsza drużyna z Bydgoszczy wygrała 8-5, mimo że do przerwy był remis 2-2. Bramki w tamtym spotkaniu dla Ikara, dwie Grabka, jedną Ziółkowski, jedną Romanowski, jedną Nogal. A jeżeli chodzi o bramki Eurodrobiu Toruń w spotkaniu z Raf Mixed Stalwitem w świecie, to Kułacz i Suchocki. Oni te bramki w tamtym spotkaniu oczywiście zdobywali. My tymczasem mamy aut. Rozpocznie od autu Sylwester Kieper. Już szybko Kieper zagrał tą piłkę z Witkowskim. No i od bramki rozpocznie Szwarc. Już rozpoczął z drugiej strony Saja do Witkowskiego. Dobrze, ładnie wymieniają się piłką zawodnicy z Torunia. Widać to doświadczenie, widać to ogranie przede wszystkim, tak? Ponieważ jest to drużyna, która trenuje ze sobą na co dzień. Jest to piąty faul drużyny klubu podróżnika i Jerzewo. Będzie jeszcze jeden faul, no i przedłużony rzut karny, a więc musi uważać Ikar. Teraz bez faulu ze strony toruńskiej. No i kolejny strzał
Tym razem w wykonaniu zawodników z Jeżewa Marek Szymański obok bramki. Sebastian Łoś. Michał Suchocki. Ponownie Sebastian Łoś. Pięknie teraz z Suchockim. Kulczewski do Wojtka Wyki. Suchocki, Wyka. No i dobrze wmieszał się w to jeden z zawodników klubu Podróżnika i Karierzewo. Pomógł mu drugi. No i teraz dwóch na jednego. Saja, czyżby, no już szybki powrót ekipy z Torunia. No i Mateusz Grabka tym strzałem się nie popisał. Kolejna okazja, no jest bramka dla drużyny z Torunia. Kolejna okazja wykorzystana. A strzelcem trzeciej bramki dla drużyny z Torunia, ponieważ ta prowadzi już 3 do 0. Strzelcem Łukasz Kulczewski. Zobaczmy sobie jeszcze szybciutko tą bramkę Kulczewskiego. Musiał walczyć o piłkę najpierw Łukasz Kulczewski. No i później tutaj ładnie został obsłużony przez jednego ze swoich kolegów. No i zdobywa bramkę na 3 do 0. Długie wybicie do przodu. Będą szukali tutaj chociaż bramki zawodnicy z Jeżewa. I jest faul. No i to będzie przedłużony rzut karny, a więc za chwilę okazja dla drużyny z Torunia na podwyższenie prowadzenia. Michał Suchocki po nodze Szwarca, ta piłka trafia w słupek. No i dobrze, sędzia odwizał piłkę dla drużyny z Torunia. Wykaz Suchocki, co się odwlecze, to nie uciecze. 4-0. Michał Suchocki. 15 minuta pierwszej połowy. Czwarta bramka dla drużyny z Torunia. Za chwilę oczywiście szybciutka powtóreczka tej sytuacji. Z najwyższą łatwością. No i mógł się cieszyć Michał Suchocki, bo to była jego 9. bramka w dniu dzisiejszym, 2. bramka w tym spotkaniu. Licząc oczywiście 7 bramek ze spotkania z Nowym Szpitalem. Jest to naprawdę bardzo wysoki wynik. Drużyna po raz kolejny próbuje tutaj naciskać, drużyna z Jeżewa, no ale dobrze do samego końca czekają tak naprawdę zawodnicy z Torunia, aby tutaj zrobić wszystko, aby zagrozić możliwość wyjścia z własnej połowy drużynie klubu Podróżnika i Karierzewo, i to się udaje. W tym momencie odzyskali piłkę zawodnicy z Torunia, no i już okazja Kulczewskiej obok bramki. Ale dobre podanie od Sebastiana Łosia. To się mogło podobać.
Łoś. Kulczewski. Łukasz Kulczewski do Wojtka, przepraszam, do Suchockiego. Łoś. Witkowski. Pojawił się Kułacz na placu gry. No i teraz jest właśnie okazja do zmiany. Jest także na placu gry Sylwester Kieper i Dawid Kawka. Wysoka piłka, dobrze Dawid Schwarz w bramce. Kawka. Dawid Kawka, czysto powstrzymany, bez faulu. No i piłka dla drużyny z Torunia. 33 bramki strzelone w dniu dzisiejszym przez zawodników z Torunia. Minuta do zakończenia pierwszej części spotkania. Rozpędza się już Kułacz. Kawka. Kawka, ale już ładnie próbował przejść. No jest okazja, pusta bramka, gol, wyszedł z bramki Saja, a więc zerka nie będzie, a strzelcem bramki Mateusz Grabka, strzelec pierwszej bramki dla klubu Podróżnika i IKR Drzewo na niecałe 30 sekund przed zakończeniem pierwszej połowy. Zobaczmy, jak do tego doszło oczywiście. Za chwilę będzie do tego okazja, do właśnie tej powtórki. Tutaj no, pomylił się trochę Sylwester Kieper. No i padła ta bramka. Cztery do jednego, no i takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa spotkania pomiędzy klubem Podróżnika i IKR Drzewo a Eurodrobiem Toruń.
Rozpoczynamy ostatnie 20 minut ze Staleksligą w dniu dzisiejszym. Pojedynek drużyny Eurodrup Toruń, klub podróżnika IKAR, Jerzewo 4-1 w tym momencie. No i jeżeli takim wynikiem ten mecz się zakończy, no to będzie tutaj oczywiście na wysokim prowadzeniu w lidze drużyna. Nie w lidze, a w fazie grupowej drużyna z Torunia. No i przed nią będzie jeszcze ostatni mecz z Ultimate Team Bydgoszcz. Teraz potężna bomba z numerem 9. To oczywiście Łukasz Kulczewski. On próbował tutaj zdobyć bramkę po tej mocnej bombie. Jednak ten strzał tak samo jak silny, tak samo niecelny. No i to jest też problem drużyny Eurodrupu, bo mają oni w tym meczu naprawdę dużo okazji. Na problem jest oczywiście jeden. Problemem jest skuteczność. Jest druga minuta w tym momencie tej drugiej połowy. No i klub podróżnika i Jerzewo, która drużyna, która no zdobyła tą bramkę, trochę możemy też powiedzieć przez przypadek, przez błąd drużyny. Stolunia musi się tutaj napocić, bo trzy bramki do odrobienia pozostają. Aut dla drużyny toruńskiej. Zieliński. Suchocki. Suchocki bardzo aktywny. No i oczywiście jako grający trener dyryguje tutaj poczynaniami swojego zespołu. To naprawdę zawodnik niezwykle doświadczony. Tymczasem Kulczewski dobrze szwarc nogą. On obronił teraz ładnie w tej sytuacji. Wracając jeszcze do Michała Suchockiego, wcześniej w drużynie Arpolu Toruń, Holiday Chojnice i Tacho Toruń. No i w barwach Tacho Toruń od razem z Sebastianem Łosiem zostali powołani do reprezentacji Polski. Łoś nawet zdobył kiedyś gola w biało-czerwonych barwach. Ma
było to w roku 2008, kiedy ci zawodnicy byli powołani do reprezentacji Polski, a więc no już kilka lat minęło oczywiście od tego momentu, kiedy to ta dwójka panów, która dzisiaj występuje na hali widowiskowo-sportowej świeciu, występowała z orzełkiem na piersi. Przypominamy, niedawno tutaj w meczu ze Słowacją również z orzełkiem na piersi występowała drużyna narodowa. Tamten mecz przegrany. A wracając jeszcze do drużyn, które występują w Staleks-Lidze i występują w futsalu, nie możemy oczywiście nie wspomnieć o drużynie Unisław Team, która to drużyna w tym sezonie awansowała do finałów młodzieżowych mistrzostw Polski U20. Turniej odbędzie się w Bochni. Unisław zagra z gospodarzami z BSF Bochnia, Gwiazda Ruda Śląska i reprezentacja podlaskiego ZPN. Jako jedyny przedstawiciel z naszego regionu oczywiście. Dla drużyny z Jerzewa. Ta bramka jednak niecelna. Ten strzał oczywiście niecelny. Drużyna z Torunia rozsądnie szanuje piłkę, szanuje to, że ma przewagę w tym spotkaniu. No i nie chce tego oczywiście stracić tutaj w jakiś głupi sposób. Jednak to doświadczenie z rozgrywek i Toruńskiej Ligi Piłkarskiej oraz z parkietu futsal ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi naprawdę przynosi efekty. Teraz niedokładne to podanie do Grabki. Rozpoczął już Saja. Łoś. Suchocki, ponownie Łoś i Suchocki. Faul. Faulowany przez Ziółkowskiego. W tej sytuacji Michał Suchocki. Suchocki nie zrozumiał się z Wojtkiem Zielińskim. No i była okazja dla kontry, do kontry dla zawodników z Jerzewa, jednak kompletnie niewykorzystana.
10 minut do zakończenia tego spotkania. Teraz piękna piłka do Łosia. Broni Schwarz jeszcze. Próbował dobitkę Kulczewski. Jednak niecelnie. No i jest kolejna okazja. Drużyna z Torunia naciska na całej szerokości parkietu. Stara się, szczególnie w tych początkowych fazach akcji, szuka błędu drużyny rywala, stawiając na mocny pressing. Jednak ta drużyna z Jerzewa jak na razie wychodzi z tego umiejętnie. No ale teraz już okazja dla drużyny z Torunia. Spokojnie wycofał Kulczewski do tyłu do Łosia, ten do Suchockiego. Suchocki sam podał piłkę do Sebastiana Łosia. No i jeszcze Kulczewski ma futbolówkę. Schwarz. No i teraz nieporozumienie przejmuje piłkę. Łoś, ten strzał niecelny. Dużo, bardzo dużo strzałów niecelnych mają na swoim koncie zawodnicy z Torunia. No i o tym była też oczywiście mowa w stanie, jak widzę po godzinach, co powiedział Michał Suchocki. Tego Państwu nie zdradzę. Tutaj zapraszam po prostu do oglądania naszego programu. Przypominam, że od dzisiejszego wieczora, ależ mamy bramkę, Michał Suchocki. No ale co zrobił w tej sytuacji bramkarz Dawid Schwarz? No to jest pytanie. Za chwilę obejrzymy to oczywiście w powtórce. Michał Suchocki przyjął sobie piłkę, był kompletnie niepilnowany. Tutaj zgubił obrońcę. No i pod nogami Schwarza. Piłka opuściła plac gry, tak uznał sędzia. No i już rozpoczynają zawodnicy z Torunia. Kieper. Witkowski. Podał tą piłkę Bartek Witkowski do Karola Kułacza. Tak wymieniają się tutaj z tyłu Witkowski, Kieper. Po prawej stronie jest Kułacz, tutaj już z tyłu Kawka. Kieper sam, no i stracił piłkę. Okazja dla drużyny z Jerzewa. Strzelnął z numerem 14 Tomasz Romanowski. Jest strata piłki. No a teraz po tym błędzie przejmuje Kawka, no ale jest 3-1, plus jeszcze bramkarz, nie ma do kogo zagrać. Kawka, no a z dystansu podał do Sebastiana Łosia, ten z dystansu. Piłka odbiła się od Dawida Schwarza, mamy jeszcze aut. Kolejna okazja niewykorzystana. Saja wybija piłkę pewnie na aut. Teraz po tym prostopadłym podaniu łapie futbolówkę Saja. No już Kawka, Witkowski. Okazja Kawka. Mamy rzuty rożne. Szybciutko rozpoczęli zawodnicy z Torunia. Jeszcze jest aut. Bartosz Witkowski rozpoczynał od autu. No i mamy jeszcze jeden aut dla drużyny z Torunia. Kieper. Sylwester Kieper sam w indywidualnej akcji. No i teraz Dawid Schwarz
stanął na wysokości zadania, broniąc nogą ten strzał, ale jeszcze szybko okazja do poprawki. Jednak Kawka nie opanował futbolówki, no ale także z drugiej strony dużo błędów. Kułacz. Witkowski, Kawka. Kieper. Nie doszła ta piłka do Kułacza. Próbuje drużyna z Jerzewa. No jest kolejna okazja dla klubu podróżnika i Kajerzewo. Jest okazja do zmiany. No i zmieniają się od razu wszyscy zawodnicy. Pojawił się Kulczewski. Pojawił się ponownie Suchocki. Jest Sebastian Łoś. I także z dwudziestką Wojciech Wyka. W drużynie z Jerzewa. Teraz przy piłce Mateusz Grabka. Drużyna z Jerzewa. Tylko trzech zawodników na rezerwie. Strata piłki. Kulczewski, Suchocki. Sebastian Łoś. Blisko niego Grzegorz Ziółkowski. Łoś do Suchockiego. Suchocki. Wyka. Łoś. Łoś jest strzał. Broni Dawid Szwarc. Rozpoczęli już z tego rzutu rożnego zawodnicy z Torunia. No i jeszcze dla kogo piłka? Od autu Eurotrup Toruń. Kulczewski. Kulczewski tylko i wyłącznie boczna siatka. Szymon Spica. Spokojnie drużyna z Jerzewa, ponownie Spica. Romanowski. Grabka. Podanie do Szymona Spicy. Niecelne. Suchocki. Ma dużo miejsca Suchocki. Teraz podał futbolówkę do Łosia. Ponownie Suchocki. Łoś. Nie można zostawiać przede wszystkim tak dużo miejsca. To jest na pewno przestroga dla wszystkich drużyn. Nie można zostawiać tak dużo miejsca zawodnikom z Torunia, ponieważ oni wykorzystają to. Bo i mogą pokusić się o taki strzał, jaki w tym momencie oddał właśnie Sebastian Łoś. Wyka. Łoś. Wycofanie futbolówki do tyłu. Saja do Suchockiego. Ależ piękne podanie do Wyki. No i od autu rozpocznie drużyna z Torunia. Kulczewski, Wyka, Łoś. Łoś sam, no i ponownie ma dużo miejsca. Tak samo Suchocki w tym momencie. Faulowany Suchocki, oczywiście. Z rzutu wolnego już Sebastian Łoś. Łoś zdecydował się na podanie, oddał piłkę, no i to mogło być naprawdę ładne rozegranie tego stałego fragmentu gry, gdyby to wpadło do siatki. Ale teraz z drugiej strony Tomasz Romanowski trochę przekombinował, jest jeszcze jednak rzut rożny, ponieważ przekombinował także Sebastian Łoś. No i rozpoczyna drużyna z Jerzewa już. Ta piłka stracona. No i okazja dla Torunia. Kieper. On przed momentem pojawił się na placu gry. Saja wyszedł z bramki. No i dobrze skrócił kąt tego uderzenia.
Kawka, spokojnie. Oni się nie śpieszą. Zawodnicy Storunia spokojnie szanują piłkę. 30 sekund do zakończenia tego spotkania, więc już za chwilę ten mecz przejdzie do historii. Tak samo jak sobota 30 listopada, ostatni dzień listopada ze Staleksligą. No ale my mamy drugą bramkę dla drużyny klubu podróżnika i Karyżewo na 20 sekund przed zakończeniem zdobywa Tomasz Romanowski. Romanowski urwał się, uderzył z dystansu obok Sai. Wróćmy już jednak na parkiet, bo tutaj 12 sekund do zakończenia. No i to jest koniec tego spotkania, proszę Państwa. Drużyna Eurodrup Toruń wygrywa z klubem podróżnika i Karyżewo 5-2.